Jestem na poziomie C1 w języku polskim, a niektórzy twierdzą, że C2. Jakie błędy popełniam i dlaczego nadal się uczę? Cześć wszystkim, jestem Justin z Filipin i to jest kanał o mojej przygodzie tutaj w Polsce. Robię też filmiki o nauce angielskiego, o nauce języków obcych i o azjatyckiej kulturze. Więc subskrybujcie, jeśli te tematy Was się interesują. A żeby filmik ten dotarł do jak największej liczby osób, zostawcie łapki w górę, komentujcie, zadawajcie pytania na kolejny live. Teraz o konkretu. Jakie błędy popełniam, kiedy mówię po polsku? Tutaj widzicie mój zeszyt. To jest zbiór wszystkich słów i błędów, które popełniam podczas lekcji z polskiego. Robię z tego fiszki. Polecam aplikację Fiszkoteka. Tutaj są zrzuty ekranów fiszek. Ćwiczę je od czasu do czasu. Z poprawną formą i z nowymi słowami układam zdania. Jeśli uczycie się jakiegoś języka i macie lekcje z nauczycielami lub z partnerem językowym, też możecie tak robić. Pierwszy typ błędów, który tutaj widzicie, to odmiana nazw. Mieszkam w Polsce jakie 7 miesięcy i uczą się polskiego za granicą nie miałem do czynienia z nazwami miast i dzielnic, dlatego mam problem z odmianą nazw typu krowodża, górka, zakopane ośpięcim itd., itd. Trudne jest to, że nie zawsze wiadomo czy słowo jest rzeczownikiem czy przymiotnikiem. Na przykład mamy tutaj słowo krowodża. Gdyby to był rzeczownikiem, to raczej byśmy powiedzieli na krowodrze górce ale skoro to przymiotnik, to mówimy na krowodrzej górce. Też tak jest w przypadku zakopanego. To nie jest rzeczownik, dlatego nie mówimy do zakopan czy do zakopanów, tylko przymiotnik, więc do zakopanego. Drugi typ błędów to konfuzja między mianownikiem i narzędnikiem. Mówiąc po ludzku różnica między kto, co i kim, czym. Bo mówi się na przykład to jest nauczyciel, ale on jest nauczycielem. Czyli jest m w końcu. Czasami, kiedy mówię to po prostu, zapominam, czy mówię to jest, czy tylko jest. Bo jak mówię tylko jest, to trzeba dodać w końcu m. Tak jak tutaj widzicie, będą głównym źródłem, a nie będą główne źródła. W czasie przeszłym też jest tak samo. Na przykład, to byli górnicy, ale byli górnikami, a nie oni byli górnicy na przykład. To było ciepłe, ale było ciepło, a nie było ciepłe. Czyli jak dodajesz słowo to. To znaczenie całego zdania i końcówki nieco się zmieniają. Trzeci typ błędów to są tak zwane aspekt dokonany i aspekt niedokonany. Niedokonany to jest, kiedy coś robimy przez długi czas, albo kiedy coś robiliśmy, ale nie skończyliśmy, a dokonane to kiedy skończyliśmy, albo kiedy coś zrobiliśmy szybko. Skoro język polski jest tak skomplikowany, to podzielam jeszcze na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to tak jak widzicie tutaj w zeszycie. Rozwiązywać i rozwiązać. Skoro powiedziałem długo, to miałem użyć rozwiązywać zamiast rozwiązać, bo takie są zasady. Ale bardzo mylące jest też to, że w tych parach prawie nie ma różnicy. Rozwiązywać i rozwiązać tylko Y i W w środku. Zmieniać i zmienić tylko jedna litera A w środku. Między czasem teraźniejszym i przyszłym jest jedna literowa różnica. Zmieniasz i zmienisz. Drugi rodzaj to takie pary jak jeść, zjeść, pić, wypić, malować, namalować. Czyli nigdy nie wiadomo jaki jest przedrostek. Na przykład nie mówimy zlegalizować, tylko zalegalizować. Jakby tego było mało, można jeszcze dodać całą rzeszę przedrosków, Czyli z, za, pod, nad, prze, przy i tak dalej, i tak dalej. Na przykład mamy standardową parę robić, zrobić. Potem mamy wyrobić się, przerobić, nadrobić, podrobić, zarobić i ich formy niedokonane przerabiać, nadrabiać, podrabiać, zarabiać. Czwarty typ błędów to są przyimki. W tym język polski jest unikatowy, bo mówi się na przykład na uniwersytecie, na basenie, na poczcie itd., itd. A w innych językach słowiańskich jednak jest trochę inaczej. Na przykład w języku czeskim mówimy w uniwersytece, więc od początku mojej nauki do teraz mam ten problem, kiedy używać w, a kiedy używać na. Na przykład, bardzo często mówię w placu zabaw zamiast na placu zabaw, w terenie zamiast na terenie. Po różnych czasownikach też występują różne przyimki. Na przykład, mieszkam pod tym adresem, a nie w tym adresie. Zadzwoniłem na infolinie, a nie do infolinii. Zorientowany w temacie, a nie z tematem. Teraz na szczęście większość moich błędów z tej kategorii to są wyjątki, ale kiedyś miałem z tym naprawdę ogromny problem. Piąty typ błędów to są błędy stylistyczne. Mówi się na przykład w otwartej przestrzeni, a nie w otwartym powietrzu. Samoloty latają, a nie linie lotnicze latają. To mi przeszkadza, a nie to mnie zakłóca. To w dużej mierze wynika z tego, że jestem native'em angielskiego i czasami zdarza mi się tłumaczyć słowo, w słowo z angielskiego na polski. To też może wyjaśnić, dlaczego nadużywam słów ten, tato, czy też pewny, pewnej, pewnego. Dlatego, że po angielsku mówimy a and the, i po polsku na przykład do sieci już wystarczy. Ale bardzo często zdarza mi się mówić do tej sieci, czy też do pewnej sieci. Szósty typ błędów to są końcówki rzeczowników. Tak jak tutaj widzicie, zamiast powiedzieć w Arktyce, powiedziałem w artyku, Zamiast dużo lodowców, powiedziałem dużo lodowcy. Z czego to wynika? Z tego, że myślałem, że mówi się to jest Arktyk, i to jest lodowca, ale poprawnie brzmi to jest Arktyka, i to jest lodowiec. Kiedy więc odmieniam, też błędnie wychodzi. Bo w języku polskim w różnych przypadkach inaczej odmieniamy rzeczowniki męskie, a inaczej rzeczowniki żeńskie. Więc tak jak widzicie, zostaje mi jeszcze trochę roboty, żeby mówić perfekcyjnie. Wydaje mi się, że niemożliwe jest mówić perfekcyjnie, cały czas będziemy popełniać błędy, ale mój cel jest taki, żeby ograniczyć te błędy do absolutnego minimum. Niektórzy myślą, że założyłem ten kanał po to, żeby udowodnić, że język polski jest łatwy. A uważam, że to jest jeden z najtrudniejszych języków na świecie, szczególnie dla Azjatów. Jednak to, co chcę udowodnić, to to, że jeśli wierzysz w siebie i będziesz ciężko pracować, to będziesz w stanie spełnić swoje marzenia. Oprócz tego zeszytu, jakie są moje metody do nauki polskiego, biorę lekcje dwa razy w tygodniu z polonistami, z Natalią i ze Sylwią, które serdecznie pozdrawiam, piszę rozprawki raz w tygodniu, które są sprawdzone przez moją nauczycielkę. Czytam też artykuły i książki, tak jak tutaj widzicie, i większość czasu oglądam filmiki na YouTubie, czasami z napisami, a czasami bez. Codziennie spędzam na nauce 2,5 godziny, z czego 70% na czytaniu i słuchaniu, 30% na mówieniu i pisaniu. Tak to wygląda w skrócie, ale to jest nauka na poziomie C1. Na poziomie B1-B2 korzystałem z innych metod. Powiem o tym na przyszłych filmikach. Pewnie myślicie, że mam talent do nauk języków, bo nauczyłem się polskiego do poziomu C1, a powiem szczerze, że jestem ścisłowcem i żadnym humanistą nie jestem. Ogólnie bardzo dużo analizuję i obliczam. Lepiej mi idzie na przykład pomnożenie dwucyfrowych liczb w głowie niż przytoczenie wiersza znanego poety. Więc żeby spełnić swoje marzenia, trzeba po prostu wierzyć w siebie, Szukać dobrych metod i zacząć działać, i bardzo Was do tego zachęcam. Subskrybujcie, jeśli spodobał Wam się ten filmik. Dla zasięgu dajcie łapki w górę i udostępnijcie znajomym. Mam też Facebooka, Instagrama, linki w opisie. Dziękuję bardzo za oglądanie i życzę Wam dużo miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Do zobaczenia!